Witajcie serdecznie, droga armio. Nagrywam taki materiał, żeby was poinformować, co się dzieje. No, na pewno przepraszam, że jestem taki nieosiągalny, ale tak naprawdę to ja jestem całkowicie nieosiągalny od niedzieli. Wynikła taka sytuacja, że jeden z moich psów, nawet nie mogę powiedzieć, że się rozchorował, bo to jest dużo poważniejsza sytuacja. Od niedzieli jeździmy z Martyną do Legionowa, nawet teraz jesteśmy w Legionowie pod lecznicą. Czekamy na to, żeby go odebrać, bo ma zabieg. No, prawdopodobnie coś zeżarł i mu utkwiło w żołądku. Ma robioną gastroskopię, chyba tak mi się wydaje, że to gastroskopia. I tak to wygląda od niedzieli. Od niedzieli cały czas jeździmy, dlatego też w niedzielę nie było live'a. Bardzo się cieszę, że wszedłem w maile, bo napisał do mnie, no nie będę, w sumie nawet nie znam nazwiska, Krzysiek, pozdrawiam cię serdecznie, Krzysiek. Krzysiek był dużo przezorniejszy ode mnie i pościągał wszystkie materiały, jakie zlektorzyłem, więc no teraz jak siedzę tutaj już od 12, tak naprawdę czekamy na tego korka, żeby go odebrać, to powrzucałem wszystkie odcinki serię Varanona na Rumble. Tyle jestem w stanie zrobić na tą chwilę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach, bo może być tak, że sama ta gastroskopia wystarczy. Tak naprawdę próbujemy tego leczenia od niedzieli. Miał podawane kroplówki, miał podawane jakieś tam antybiotyki. Farmakologicznie niestety nie udało się tego ogarnąć. Nie chcę jeść, nie chcę pić. A wiadomo, jakby się to skończyło bez picia i bez jedzenia, nie da się funkcjonować, dlatego zdecydowaliśmy się. No, tak naprawdę to była jedyna opcja na tą gastroskopię. Jak gastroskopia się uda, nie wiem, na czym to polega, ale wiem, że jest to dużo mniej inwazyjne niż operacja. Jak gastroskopia się uda, to nie będzie potrzebna operacja. Jak gastroskopia się nie uda, no to będzie potrzebna operacja, więc ciężko jest mi stwierdzić, jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach. Bardzo bym chciał być w stanie już w tym tygodniu nagrać dla was odcinek, zebrać, podsumować to wszystko, co się dzieje. Sam muszę się zorientować, co się dzieje, bo naprawdę od niedzieli jestem całkowicie wykluczony z życia jakiegokolwiek. Wygląda to tylko tak, że po prostu jeździmy z tym korkiem i czekamy tutaj, mamy dosyć daleko. No i tyle, co tu dużo gadać. Tak jak mówię, wrzuciłem wszystkie te odcinki Varanona na Rumble, więc kto, a wiem, że, bo czytałem maile, wiem, że sporo ludzi po prostu zaczęło oglądać, a nie dokończyło i no i jakby to powiedzieć, no pisaliście, że szkoda, tak? Szkoda, że się nie udało dokończyć tej serii wam, więc teraz macie możliwość, żeby tą serię dokończyć. Ustawiłem premierę na godzinę 18, bo nie miałem pojęcia, ile mi się zejdzie z wrzucaniem tego wszystkiego. Internet też tutaj nie chodzi najlepiej. W każdym razie odcinki już wszystkie wrzucone są. Premiera na Rumble jest ustawiona na godzinę 18, a ja ze swojej strony nic nie jestem w stanie wam powiedzieć konkretnego. Jeżeli uda się gastroskopia, no to też na pewno będę musiał jakoś, no nie wiem, lekarz mi wszystko powie tak naprawdę, ja nic nie wiem. Jak jechaliśmy w niedzielę, to myślałem, że to wygląda tak, że jest kwestia, idziesz do weterynarza i poda jakieś leki i będzie ok, no ale nie jest ok. Wczoraj było trochę lepiej, nadziei narobiło i dzisiaj było już gorzej i przyjechaliśmy, no i teraz nawet jest chyba w śpiączkę wprowadzony, także będę musiał też poczekać, aż się wybudzi. No nic nie wiem, nic nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale nagrywam ten materiał, żebyście się nie martwili. Ze mną jest wszystko ok, jednak no jest taka sytuacja, jaka jest, muszę się na tym skupić. Jak tylko będę w stanie, to na pewno odcinek nagram. Chciałbym was prosić o wsparcie, gdyby każdy z was mógł po prostu sobie w myślach powiedzieć takie zdanie: dziękuję nieskończonej inteligencji stwórczej, że koreczek wyzdrowiał, z intencją, że myślicie o koreczku, o moim psie, to będę wam bardzo wdzięczny. Niechby to zrobiło 100, 1000 ludzi w Polsce, to na pewno byłaby to już ogromna energia.
No i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No i w zasadzie to tyle ode mnie, także zapraszam Was na Rumble. Kto nie oglądał serię Varanona, no to niech sobie obejrzy serię Varanona, a jeśli chodzi o mnie, to jak tylko będę w stanie nagrać, to na pewno nagram, ale jak będą wyglądały najbliższe dni, nie mam zielonego pojęcia. Wszystkiego dobrego, droga armio. Przepraszam Was, no ale są sytuacje, na które po prostu nie mamy wpływu. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie kciuki. Pozdrawiam Was serdecznie, sława bracia i siostry. No witajcie z powrotem. Tak naprawdę nagrałem tamten filmik i miałem już wrzucać, ale zadzwonili weterynarze do Martyny, która siedząc obok mnie robiła takie miny, że serce mi do gardła podeszło. Ale na szczęście gastroskopia udała się, 90% żołądka mu wypłukali, tych zawartości, które tam miał, syfów pełno, także pilnujcie swoich psiaków, żeby nie chodzili i nie jedli nie wiadomo czego, bo naprawdę może się to skończyć tak jak w tym przypadku, a stresu co nie miara. Także no, sytuacja wygląda tak, no, za godzinę już możemy koreczka odebrać, jutro jedziemy na wizytę kontrolną. Jutro będę wszystko wiedział. Jutro będę wszystko wiedział, co i jak dalej, czy jakieś tam kolejne wizyty będą potrzebne, czy wszystko jest w porządku. Na tą chwilę jest wszystko super, także ja się bardzo cieszę. No i jeżeli mi się uda, a powinno mi się udać, ale to w sumie nie będę teraz mówił, bo nie ma sensu teraz mówić, bo ja teraz też nic nie wiem, też emocje dochodzą do tego wszystkiego. Jutro na pewno jeszcze muszę z koreczkiem jechać, żeby zobaczyć, czy tam coś więcej trzeba, czy wszystko jest ok. Jak będzie wszystko ok, no to można powiedzieć, że epizod pod tytułem Koreczek ma problemy i to dosyć poważne, można uznać za zakończony i wtedy będę w stanie ten odcinek zrobić, bo już nie będzie potrzeba jeżdżenia, nie będzie potrzeba, nie będzie tak absorbujące to wszystko. No ja się bardzo cieszę. No i w zasadzie to tyle. No chciałem od razu poinformować, tak, bo w momencie, kiedy tamto nagrywałem, no to no sami widzieliście. A teraz już całkiem inaczej, bo już wiadomo, że operacja nie jest potrzebna. W ogóle lekarz Rafał uratował sytuację, wcale mnie to nie dziwi. Super imię ma, także no, imię zobowiązuje. Dobra, bo już gadam głupoty. Także krótko mówiąc, jutro będę wszystko wiedział i na pewno Was poinformuję co i jak. A dzisiaj zapraszam Was na Rumble. Kto nie oglądał albo kto nie dokończył, nie zdążył dokończyć, to o godzinie 18 jest ustawiona premiera i wszystkie odcinki automatycznie będą dostępne do oglądania. Wszystkie całej serii, tak? Pierwszy sezon, drugi sezon, trzeci sezon. Przypominam, mój lektor, nie tłumaczenie. No i w zasadzie to tyle, także jest dobrze. No i tyle, no. Trzymajcie się ciepło. Nie musicie już myśleć sobie ani jakichś tam mantr, intencji i tak dalej. Bo wszystko się dobrze skończyło. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem. Sława bracia i siostry.